Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek będzie z naszego wyjazdu na kemping Loch Ness. Kemping znajduje się chyba w miejscowości Gacki. Tutaj w Krakowie dosyć taka znana chyba miejscowość i dosyć znany kemping. Kogo by się nie zapytał, to raczej wie, co to są Gacki. I każdy na tym kempingu był. My też już kiedyś byliśmy na tym kempingu. Tutaj dam kartę do niego, ale myślę, że teraz nakręcimy trochę innym wydaniu ten kemping. Zobaczymy, co tam się w ogóle pozmieniało, bo byliśmy tam kiedy? Rok temu? Dwa lata temu może? Rok temu chyba też byliśmy. Umówiliśmy się tam ze znajomymi, czekają już na nas, bo dzwonili, że już są, więc my też ruszamy. Dobra, jesteśmy spięci, podłączeni i możemy startować. No i dojechaliśmy sobie właśnie na kemping w Gackach. Jak widzicie, tutaj za mną już jesteśmy rozłożeni. Nie kręciłem, jak się rozkładaliśmy, bo bez sensu to 50 razy kręcić. Tutaj są też znajomi nasi z Krakowa. Więc sobie stoimy tutaj tak w dwójkę. No i dzisiaj, wiecie, jeszcze troszkę poświętujemy, że tak powiem, więc dzisiaj nic z jakiegoś tam nagrywania. Jak coś, to zaczynamy nagrywać już od jutra. Ale mniej więcej tak jak widzicie, tutaj kemping się prezentuje. Tam już jest woda, jeziorko. O, tutaj wam pokażę, jak wygląda. To już jest takie małe jeziorko, więc... Wszystko przed nami jutro. Idziemy sobie teraz tutaj, przejdziemy się kawałek, pokażę wam nad wodę, bo mnie tutaj dziewczyny wyciągnęły nad wodę. Pokażę wam, tutaj woda wygląda fajnie. Ja chodzę się sama na wodę. Ja ci po chlapie. To się nagrał jak razy. Mamy klapać nie wolno. Mamy przede wszystkim. No, Darek, chyba jak siebie ja, wiesz. Ja mam kamerę. O, a ja tutaj lamę. Ale byłby śmiech, jakbyś się wywaliła. Ale by było zabawnie. Zobaczcie sobie, tutaj jest fajne takie jeziorko. Malutkie, więc szybko się nagrzewa woda. Można by się wykąpać, tylko jeszcze jest chłodna woda. Jutro się wykąpiemy. Idzie się przyzwyczaić, jak się tak chodzi, ale tak. Do kąpania to ona raczej jeszcze nie jest. Patrzcie, jak mnie Laura pochlapała. Patrz, jak ja cię pochlapę. No, uważaj, żebym ja cię zaraz nie pochlapała. Uważaj. Bo ja mam taką propozycję, żebyśmy wrzucili Laurę do wody. Nie. Laura, godzisz się? Ja głosuję, żebyśmy wrzucili Laurę. Laura, chodź. Będzie fajny odcinek, jak cię wrzucamy. Laura. Wrzucaj mamy, dawaj mamy. Rozmawialiśmy trochę wczoraj z właścicielami i mówią, że tutaj ogólnie już na Boże Ciało nie ma miejsca, więc... Nie ma co tu przyjeżdżać na Boże Ciało. Trzeba rezerwować dużo wcześniej pewnie. Ale ogólnie słyszałem, gdzieś tam czytałem, że ogólnie jest problem już na Boże Ciało wszędzie. Na Elekcie podobno też już nie ma miejsc na Boże Ciało, więc... Teraz będzie taka właśnie domena, że jak przyjdzie gdzieś tam jakiś wolny czas, to nie będzie gdzie jechać, bo wszystko będzie już zamknięte. A dzisiaj na śniadanko jajko z cebulką. Dzisiaj użyjemy... Mi się wysypało grilla jako kuchenkę. Musimy go odpalić. Jest, grzeje. Jajeczka wbite i teraz trzeba ładnie wszystko wymiąchać. Laura, miąchasz? Miąchasz? 10 jajek na to poszło. 10 pełnych jajek. Starczy chyba. Jak chcesz, to będziesz sobie dostalać, Laura. Dobra, trzeba to ogarnąć. I tak jest mało, bo teraz 4 jakie w domu. Za mała patelkę wzięliśmy trochę. Talerze. Dlaczego dwa talerze daliście? A nie, to jest więcej talerz. 3. 4 talerzyki. Internet musi być. Internet. I głośnik JBL-a. Fajna rzecz. Warto mieć ze sobą.
muzyczkę sobie jakąś z radyjka można puścić, radyjko. Kawki idą już. Uważaj, nie rozlej. To się tu jak skończy. Ciebie pomogę ci, daj ten złapać. Ale to jest gorące. Nie wiem, która jest twoja. Moja jest z łyżeczką pewnie. Spróbuj sobie. Kaweczka. Nie pij kawy. Ach, pyszna kawka. A oprócz tego, że sobota, to co jeszcze dzisiaj mamy? No nie wiem. Paulina ma dzisiaj imieniny, więc złóżcie jej życzenia w komentarzach. Co prawda spóźnione, ale... Zawsze. To ja z góry podziękuję. No nie, no ja właśnie sobie naszykowałam kawę, już tu dzisiaj mama wybiera, gdzie siedzi. A ty mi ją przyszedłeś? Dobra, my sobie zjemy teraz śniadanko i później się zastanowimy, co tutaj będziemy działać. Takie imieniny mogę mieć. Mążu gotuję. No, zrana śniadanko podane, proszę. Super. Elegancko. Takiego męża to można mieć. No. Raz do roku można mieć. Dwa razy, bo jeszcze są na szczęście urodziny. Dzisiaj króciutkie oprowadzenie po kempingu. Kemping Loch Ness w miejscowości Gacki. Niecałe 100 km mamy od domu. Tak wygląda dojazd. Tak dojeżdżamy taką drogą. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, że jeżeli ktoś chce dojazd zobaczyć, jak tutaj wygląda tej głównej drogi, bo my teraz tam nie będziemy szli, to jest tam, będzie, nie wiem, czy w tym filmiku damy, czy gdzieś tam było w poprzednim filmiku, jest po prostu, jak tutaj przyjeżdżamy na ten kemping i z tej kamerki z GoPro, która jest umieszczona na przyczepie, tam będzie pokazana droga, jak tutaj tak naprawdę się dojeżdża. I wjeżdżamy tutaj mamy bramę. Spokojnie się tutaj ładujemy do przodu, tam jest kolejna brama, przed którą sobie stajemy i po lewej stronie w budynku przed tą bramą jest już recepcja. I tak wygląda kemping sprzed bramy, a my sobie przejdziemy teraz w koło, bo tutaj jest dróżka, którą tu widzicie i ona się ciągnie. Można przejść w koło i tak naprawdę tutaj wrócimy do tego miejsca. Tutaj jest recepcja. Pani właścicielka odnawia rzeczy. A my idziemy na plażę. Nie wiem, gdzie pójdziemy. Najpierw może pokażemy wam plażę. Tutaj po prawo jest plaża i jezioro. A my sobie będziemy szli wzdłuż tej drogi i pokażemy wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Nie wiem, tutaj nie ma jakiegoś takiego ustawiania chyba na parcelach. Są po prostu jakieś tam miejsca odgórnie przyjęte, że się ustawia. Jak widzicie, tak to wygląda plaża i dostęp do jeziora. Plaża i to tam też na końcu jest też, jest część na trawie, a część jest właśnie na piasku. Tak, i my ostatnio jak tutaj byliśmy gdzieś tam w filmiku, bo już tu byliśmy na kempingu, to staliśmy tutaj mniej więcej, tak jak tutaj ta przyczepa jest ustawiona gdzieś w tym rejonie, staliśmy. Czy bardziej tutaj jak namiot mi się wydaje. No, to jak namiot tutaj w tych rejonach i mieliśmy taki fajny widok na jeziorko. Na terenie kempingu również można znaleźć takie miejsca do zmywania, takie przenośne toalety dodatkowe. Tutaj jest jakiś taki toj, to jeszcze dodatkowo ustawiony, żeby tam do tamtych nie latać, jak ktoś jest dalej. I tutaj też jest do zmywania miejsce. No i teraz tu pójdziemy sobie górą jakby tego kempingu. Tutaj już dochodzimy do końca kempingu, tutaj jest ogrodzenie. To jest w lesie, nie ma tutaj słoneczka. Tak, tutaj powiem wam, że to też nie jest jakiś duży kemping, to jest taki malutki kemping. Tą drogą schodzimy na dół i dojdziemy znowu do plaży, więc pokażemy, idziemy teraz, pokażemy wam z bliska plażę, jak wygląda. I tutaj ogólnie między tymi drzewami, gdzie się da, to można się ustawić. Prąd wszędzie jest dostępny, nie ma tutaj odpływów, woda jest dostępna gdzieś tam z jakichś tam punktów, trzeba sobie nalać i przynosić. Ale pomost zrobiony, wejdziemy sobie tutaj, zobaczycie jeziora, jak wygląda tutaj plaża. No, zobaczcie sobie, jakie ładne jeziorko tutaj jest. Już będzie fajnie widać. O, zaraz zobaczcie, skarb jest pod wodą. Chłodzi się to. Ale dzieci się kąpią dzisiaj. Dzieci się kąpią. Jeziorko, nieduże jeziorko, malutkie. Ale jest fajne to, że właśnie można się tutaj kąpać w tym jeziorze. I to jest naprawdę dużą zaletą tego kempingu, że jest ten dostęp do tej wody. Nie są toalety tak, właśnie. Tak, tu są dwie toalety. Damska, męska chyba, tak? Jest poziom? Tak, dokładnie. Tak wygląda toaleta. Bardzo czyściutko, cały czas tu jest sprzątane. Jesteśmy tak tutaj blisko i widzimy, że tu jest za każdym razem sprzątane. Tu jest kuchnia, czyli jest tam jakiś panik gazowy, lodówka i po tej stronie umywalki. Tutaj mamy łazienkę, lustro duże, umywalki, dwie są chyba wyłączone ze względu na koronawirusa teraz, żeby był odstęp. A po tej stronie są prysznice, jeden prysznic, drugi prysznic,
na prysznicę, zaraz wam pokażę, jak wyglądają prysznice. Tak się prezentują, tu się wchodzi i rozbiera, a prysznic jest tutaj. Prysznic wygląda tak, duża kabina prysznicowa. Tak to wygląda. Pokażę wam, jak będzie wyglądać ta nowa część. Ona jeszcze nie funkcjonuje. Może w tym roku, może w przyszłym roku będzie już działać. A zobaczcie, jaka jest informacja tutaj. Prace ziemne, rozbudowa sektora VIP. Miejsce dostępne już od lipca niby. Ale czy tak będzie, nie wiem. Jak przyjedziecie, to się przekonacie. Gdzie takie miejsca będą utwardzone, po prostu pod kampery zrobione? Nie wiem, czy to będzie dopiero jakieś oczko wodne. Jakieś oczko wodne będzie. Ja myślę, że tutaj po bokach będzie można się ustawiać. I tutaj będą właśnie te opływy. Gdzie jakieś takie krzaczki ładne, wszystko zrobione? Myślę, że to będzie między tymi drzewami. No pewnie gdzieś tutaj właśnie będzie, później tutaj gdzieś porobione, między tymi drzewami będzie można się ustawić. No na razie jest to budowane, w budowie, że tak powiem. Też jakieś miejsce zrobione, jakaś parcelka pewnie będzie. Tu już też jakieś prądy powyprowadzane, wody. Kanalizacja porobiona, tam też widzę, że w rogu też będzie jakieś utwardzone miejsce. Więc będzie tu pewnie parę parcelek. Będzie to ładnie wyglądało na pewno. Wam, że ogólnie chyba fajnie, że te pola się tak naprawdę rozwijają i budują coś nowego, jakieś trochę podwyższają co chwilę ten standard swój, bo człowiek też szuka jakichś tam nowych rzeczy. Wiadomo, że jeden lubi gdzieś tam na dzikusa pojechać, jeden lubi pola, gdzie jest na przykład mało ludzi i tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie, a to, że kempingi chcą się rozwijać i się rozwijają, to bardzo fajnie, bo zawsze będzie gdzie pojechać. Tutaj w niedzielę może być troszeczkę więcej osób, ponieważ tu miejscowi przyjeżdżają właśnie na plaży, jak jest ładna pogoda. Bo tu jest też można wejść, po prostu nie opłatę się robi i się wchodzi normalnie się właśnie na plażę. Korzysta też z tego kąpieliska. Kąpielisko jest niestrzeżone, od razu powiedzmy. Tak, dodajmy, że jest niestrzeżone, także kąpiel jest na własną odpowiedzialność. Tak. Jeśli chodzi o ceny tutaj, to musicie sobie wejść na stronkę i sprawdzić, jak to jest tam cennik wygląda. Podany. Tak, jest cennik podany, Camping Loch Ness i możecie sobie to posprawdzać. Mieliśmy sobie jeszcze taką małą wycieczkę, przyjechaliśmy. Jak to się nazywało? Sosna na Szczudłach. Sosna na Szczudłach, tak. To jest niedaleko, bo to 6 km. Wygooglowaliśmy gdzieś tam jakieś atrakcje turystyczne wokół kempingu, ale za dużo ich nie ma i to jest jedna z nich. A wygląda to tak. Sosna. Jak wygląda jak zwykłe drzewo, a od spodu jest coś takiego. Na Szczudłach stoi. Gdzie? Sosna na Szczudłach. Tu. Patrzcie, jak wyrosła fajnie. Ciekawe, czy tutaj było coś rosło, czy ziemia jakaś była, co to szukało. Dziwnie to wyrosło. To jest w ogóle pomnik przyrody. I to jest właśnie informacja, czemu tak wygląda, nie inaczej. To widać tutaj korzenie, bo to jest o odkrytym przejściowo systemie korzeniowym. I stało się tak wskutek wydobywania piasku przez miejscową ludność. Ale pomimo tego i tak zachowała żywotność i tak wygląda jak teraz właśnie. Przyjechaliśmy teraz sobie o tym kempingu, o którym wam tam mówiłem wcześniej, jakby z 500 metrów dalej od tego, na którym jesteśmy. I tutaj jesteśmy, teraz przyjechaliśmy sobie zobaczyć właśnie, jak to tutaj wygląda. Pan nam tutaj jeździ kosiarką po przeciwnej stronie, więc będzie słychać pewnie kosiarkę, ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Też jest jeziorko, plaża, ale pole to całe namiotowe czy tam kempingowe jest tutaj właśnie w tej części położone. Powiem wam, że jest tutaj chyba, nie wiem jak tutaj to działa, bo jestem tutaj pierwszy raz, ale nie ma tutaj chyba toalet i nie ma tutaj chyba prysznicy, chociaż chyba, że tam są w tamtych budynkach, więc trzeba kawałek iść. Ogólnie jest jakiś tam toj, więc można z niego korzystać na polu, a nie widzę też zrzutu, ja żadnego zrzutów na to do toalety. Nie wiem, czy do tej toalety się zrzuca. I tu jest ewentualnie cennik. Wstęp na plażę, ale to pewnie osobno, namiot 15, kamper 25 i przyczepa 20 zł. www.campinggacki.pl, jak coś. Kemping, pole namiotowe i tutaj też się można ustawiać gdzie się chce, ale tutaj to widzę, że bardziej tak pod jakieś ryby, takie rzeczy, bo tutaj z tej strony nie ma na przykład już zejścia do jeziora. Trzeba iść tam na tą plażę usypaną. Taki bardziej otwarty teren tutaj jest. Widzę, że plac zabaw jakiś jest zrobiony, bo kiedyś tutaj nic nie było praktycznie, to było takie poletko. Można było sobie tutaj stać.
Teraz tak to wygląda. Ładnie to wygląda. Tutaj jest ta plaża, a tam po drugiej stronie tego jeziorka jest właśnie ten kemp. Tutaj też są ogólnie na tym kempingu toalety. Więc normalnie toalety funkcjonują. I tutaj jeszcze w tym budynku, tutaj jak widzicie, jest woda z tamtej strony, pobór wody i zrzut nieczystości. Tutaj jak ktoś tutaj przyjeżdża, to tak musi stamtąd przylecieć. Tutaj takie jeszcze małe niedogodności są. Ale to jest taki młody jeszcze kemping, to 2-3 lata dopiero istnieje, więc pomału coś tam jest robione. Nasz wyjazd dobiega już końca, jeszcze coś tam przegryziemy, zapinamy się i spadamy do Krakowa. Zbiera się teraz troszkę na burzę, także tak, chcemy dzisiaj wyjechać przed. Dzisiaj po południu ma być burza i wiecie co wam powiem, jeszcze nie filmowaliśmy tutaj zbyt dużo, bo siedzieliśmy tutaj 4 dni, ale naprawdę jakoś nie mogliśmy się zebrać do tego filmowania. Odpoczęliśmy tak, troszeczkę. Tak, trochę taki odpoczynek mieliśmy. Za tydzień znowu sobie gdzieś tam, nawet nie za tydzień, bo za tak naprawdę... W środę za 3 dni znowu gdzieś tam jedziemy i też na spotkanie ze znajomymi. Może tam się uda troszkę więcej nakręcić. I będzie to kemping, na którym jeszcze tak naprawdę nie byliśmy. Znaczy my już byliśmy, ale wy go jeszcze nie widzieliście, bo nie nagrywaliśmy tam na tym kempingu jeszcze. Bardzo nam się on podoba. Tak. Ale wszystko na miejscu wam zobaczycie sobie. Tak. A teraz, no tak jak Pomina mówiła, pomału jakiś obiadek sobie jeszcze zrobimy i będziemy się zbierać już do Krakowa. Dzisiaj na popołudnie zapowiadają burze. Co do kempingu w Gackach, no to chyba tutaj mówię, no tak jak większość tutaj osób chyba w Krakowie to zna ten kemping i tutaj dużo osób ogólnie przyjeżdża też z Krakowa. No polecamy ten kemping. Tak, z dostępem do wody można się pokąpać. Tak, no to no mówię, no to jest taki chyba jedyny kemping, który znam z takim właśnie jakimś dostępem do jeziora czy coś takiego, nie wiem, chyba że znacie jakieś inne gdzieś tutaj w Małopolsce, to dajcie znać, to chętnie nawet pojedziemy i zobaczymy jak to wygląda na innych. Jest jeszcze tak naprawdę Łęk, który gdzieś tam ma ten dostęp do tej wody i tej rzeki. I na tym chyba tyle znamy. No. A jeżeli ktoś tutaj nie był, no to możemy polecić, żeby sobie przyjechał, zobaczył na własne oczy i na własnej skórze zobaczył jak tutaj jest. A tam cały czas grzmi. Większość ludzi wyjechała z kempingu. My też już jesteśmy tutaj ogarnięci, spakowani. Zestaw podpięty. Jeszcze chwilę pożegnanie i będziemy uciekać. Wracamy do Krakowa, a pogoda się zrobiła taka burzowa. Powiem wam, że jedna burza przeszła tutaj, ale tu znowu idzie chyba następna. Zaraz tu mam lunie, to będziemy szybciej zbierać się niż myślimy. Tutaj tata prowadzi, a tam właśnie dojeżdżamy do Krakowa. Przed nami już zostało już tylko 4,5 km. Tam nie wiem, czy da się to zobaczyć, ale raczej nie. Tutaj macie widoki, już praktycznie dojeżdżamy do Krakowa. Już jesteśmy w Krakowie. No, już jesteśmy w Krakowie. A ty co, Laura, tak sobie leżysz tutaj? Ja. A ty co, mamo, powiesz, jak tam pogoda? No taka troszeczkę nagła. Pada, burze. Grady. Niestety, ale dobra, na szczęście dojeżdżamy, rozpakujemy się szybko i nas ominie to wszystko. Dobra. Miejmy nadzieję.